Szanowni Państwo, ta konferencja prowadzimy po to, żeby postawić tą sprawę z głowy na nogi i przywrócić jakby pewną dyskusję do tego miejsca, w którym wiemy o pewnych faktach. Postępowanie prowadzone w sprawie wyłudzonych kredytów przez prezydenta Hannę Zdanowską toczyło się od 2015 roku i prowadziło je Centralne Biuro Antykorupcyjne w czasach, kiedy było ono kontrolowane przez polityków Platformy Obywatelskiej, przez rząd Platformy Obywatelskiej. Trafiła ta sprawa do prokuratury okręgowej w Łodzi, która następnie, co zresztą normalne, biorąc pod uwagę, kogo dotyczyła sprawa, przekazała ją do prokuratora krajowego. Prokuratorem krajowym w ówczesnym okresie był pan Andrzej Seremet, a nie, jak sugerują to w tej chwili niektóre media oraz część polityków Platformy Obywatelskiej, Zbigniew Ziobro. I czy ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości. W dniu 24 lutego Andrzej Seremet kieruje tę sprawę do prokuratury w Gorzowie. Jeden z polityków Platformy Obywatelskiej nazwał to prokuraturę dyspozycyjną. Rodzi się pytanie, na jakiej podstawie stawia takie zarzuty i chcielibyśmy przypomnieć jedynie, że prokuratura w Gorzowie również za czasów rządu Platformy Obywatelskiej zaczęła prowadzić inną sprawę związaną z naszym miastem. Chodzi o zarzuty w stosunku do dyrektora Atlas Areny. I ta decyzja nie miała nic wspólnego z kimkolwiek z Prawa i Sprawiedliwości i z jakimkolwiek wpływem obecnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry na tą sprawę, co próbuje w sposób cyniczny wciskać państwu Platforma Obywatelska. Pan prokurator obecny, Zbigniew Ziobro, objął swoją funkcję i nadzór nad prokuraturą w dniu 4 marca. Nie mógł zatem podejmować decyzji w tej sprawie. Wszystkie decyzje w tej sprawie, według tej wiedzy, którą mamy na dzisiaj, według komunikatów oficjalnie podanych, były podejmowane, te, które były podejmowane w prokuraturze generalnej czy krajowej, były podejmowane za czasów poprzedniej ekipy rządzącej. Łączenie tego w jakikolwiek z Prawem i Sprawiedliwością jest bezczelną manipulacją i próbą odwrócenia uwagi od tego, czego sprawa dotyczy. Ta sprawa nie dotyczy polityków Prawa i Sprawiedliwości, tylko pani Hanny Zdanowskiej. Szanowni Państwo, od kilku dni Hanna Zdanowska konsekwentnie powtarza, że znajduje się w sytuacji absurdalnej. Ja chciałbym pani prezydent uświadomić to, że ta sytuacja jest bardzo poważna, ale na pewno nie absurdalna. W piątek pani prezydent zostały przez prokuraturę okręgową w Gorzowie Wielkopolskim postawione zarzuty karne. I od piątku pani prezydent występuje w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa wyłudzenia kredytu bankowego. W związku z tym pani prezydent powinna w pierwszej kolejności skoncentrować się na tym, aby zorganizować sobie dobrego adwokata, ustalić z nim linię obrony, a przede wszystkim apelować do wszystkich możliwych instytucji. Ja również taki apel dzisiaj chcę sformułować, żeby całe to postępowanie karne, prokuratorskie, a potem przed sądem skończyło się jak najszybciej prawomocnym wyrokiem sądowym, bo na tym na pewno wszystkim nam, łodzianom, zależy. Chciałbym również zaapelować do pani prezydent Zdanowskiej o to, żeby nie próbowała sytuacji, w której się znalazła, upolityczniać poprzez angażowanie w nią infrastruktury Urzędu Miasta Łodzi. Dla mnie jest niedopuszczalne, że wysocy urzędnicy łódzkiego magistratu w sposób tak zdecydowany i jednoznaczny angażują się w dyskusję publiczną, która jest prowadzona na forach internetowych. Ja chcę Państwu teraz zaprezentować wpisy wiceprezydenta miasta Łodzi i szefa gabinetu pani prezydent Zdanowskiej pod komentarzem jednego z łódzkich społeczników, który pracuje dla dobra miasta, tak samo jak i jego fundacja. To są komentarze skandaliczne, pokazujące to, że Urząd Miasta, pracownicy Urzędu Miasta, pracownicy Hanny Zdanowskiej próbują wymusić od ludzi związanych z Łodzią i pracujących na rzecz miasta jednoznaczne zadeklarowanie się. Czy jesteś za Hanną Zdanowską, czy jesteś przeciwko Hannie Zdanowskiej? To jest rzeczywiście oczekiwanie absurdalne, bo tak na dobrą sprawę chodzi o zarzuty karne w prywatnych sprawach prezydent Zdanowskiej, które formułuje jej prokuratura. I tak na dobrą sprawę to nie ma nic wspólnego
z wyrazami sympatii bądź dezaprobaty, które są teraz formułowane przez łodzian czy Polaków, działaczy takiej czy nie innej partii politycznej. Pani prezydent musi się teraz skonfrontować z zarzutami karnymi przed sądem, które sformułowała przeciwko niej prokuratura.